Drodzy, obiadek nastawiony. Mam nadzieję, że nie ten. Że postać mi nie umrze. Czekajcie, umarła mi? Nie. Nie, 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 czekajcie. Może ja jeszcze mogę coś ugotować. A mogę coś ugotować. Jakieś jogurtki mogę ugotować. Czy ja tu mam jakieś potki dla siebie? Na zasadzie, że wiecie, że mogę je... jakoś, nie wiem, leczyć się w trakcie walki, czy coś w tym rodzaju? Dobra, no i co? Chyba, że ja mogę... Kurde, no nie ma, no muszę, żeby łuk wyciągnąć, to muszę scrollować. A w ogóle gdzie ja mam łuk? Aha, dobra, to zamieńmy łuk z pochodnią. No i tyle. I co? Fast travel i lecimy. Co tam ja jeszcze mogę zbudować? Co nimi chcą, żebym ja zbudował? Nie chcę nic budować. Nie kumam, o co chodzi z tym budowaniem, ale uciekam stąd. Dobra, czyli po prostu musimy level sobie wbić wyższy, bo inaczej nic z tego nie będzie. NPC i mógłby fast travel, to czyli teraz tak, gdzie my chcemy fast travel zrobić? To jest Rain Syndicate. Aha, to tutaj będę musiał. Myśmy chcieli iść do jaskini na plaży. Nie wiem, jak to będzie bez pochodni w tym momencie, bo kurde, zostawiliśmy, ale może tam się coś będzie świecić. Bo wiadomo, że w jaskini to trzeba mieć ten. Trzeba mieć przecież dzidę w ręce, a nie... O, tego jeszcze chciałem złapać, skubanego pingwinsa. Dostał. A tym jak się strzela? O, shit. Czyli już mam jednego pingwinka. A rozumiem, że mogę mieć i pingwinka, i tego mogę mieć, widzicie? Bo on jest jakby tak przy okazji tylko. O! Rocky Egg jakieś. O, a tam coś pływa. Gugomios. Dobra, no ale my do jaskini się udawaliśmy, a nie tam. Uszanowanie, siema pochwalony, Dawidę Kleszczyk, co to za fioletowy królik lata, no właśnie to jest jakiś taki przeszkadzacz, niby ma strzelać, tu jest napisane, że co, if dreams is your team, it will stay by your side and attack enemies in tandem, czyli jakby ze mną będzie atakował, tylko jeśli mam taką obrożę. Nie wiem. No, wchodzę do dungeona, chociaż widzę, że tam jest 13 level, to nie wiem, trochę za wysoko chyba jak dla mnie. A, tu są jakieś kozaki. Ale nie, 7, 5. Może być git. Nic nie widzę, co się stało. Ale walka. Nieźli są, powiem wam. To chyba walka z przeciwnikami to tu jeszcze nie działa w tej grze, bo to co oni staną koleś twarzą w ścianę i... chyba nie wie, co się dzieje.
Dobra. Dużo expa chyba z nich wypada, z tego co widzę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest dużo. No, tu jest jakaś ruda w środku, ale nie wiem co to jest. Zobaczyłbym. Gdzie jest kilof? Czy to jest zwykła ruda? O kurde, czekajcie, bo mi się skończył. Minąłem? Nie. Dobra, żyjemy, nic się nie stało. To co tu w końcu wypada z tego? Zwykłe ore, to mi nie jest potrzebne. A to jest jakiś... O, siarka, tego nie było jeszcze. To może pozbieram troszeczkę siarki, bo siarki nie widziałem jeszcze nigdzie. Te skrypty NPC potrafią się zacinać niestety. Czasami trzeba przelogować dla naprawienia. A ja, to mnie nie interesuje. To dobrze, że one nie potrafią walczyć. To ja ich wszystkich pokonam. Jeszcze nie będę im pomagał. Ile mam tego przeciążenia? A, spoko jest. Jedziemy z koksem. Dobra, tego już mamy dużo. To jeszcze byśmy pozbierali trochę ten, bo widzę, że Palladium jest w dużym nodzie, a tam tylko na zewnątrz to tylko takie malutkie są. A tego trzeba pełno na te przedmioty różne. To w ogóle jest japońska gra? Tam był jakiś japoński język, napisy na jakichś miniaturkach widziałem. Ta trochę, gierka nie ma trochę drewnianego feelingu, w sensie poruszanie się nie wydaje się trochę sztywne. Nie, to jest takie jak w tych wszystkich grach tego typu. Czyli jest ogólnie sztywne, ale nie jakieś specjalnie. Sztywna to jest walka przeciw, znaczy reakcja przeciwników. No ale co tu jest do walczenia, bo nie widzę, czekajcie, ja tu jestem w jakiejś jaskini, tak? I gdzie jest przeciwnik? Bo tu gdzieś u góry? Jest tak ciemno, że nic nie. To chyba by było oświetlone grzybem coś, nie? Czy ja już go pokonałem? Tu się chyba weszło, tak? Tu wchodziłem. Tu wlazłem. Pokonałem jakichś dwóch typów leszczy i co, koniec? Nie, tam coś jest, coś się pali jakieś chyba. Dobra, może nie jest, może to nie jest tak najgorzej. Jest coś, o. A czy on będzie miał swojego Pokemona? Widzicie jak to jest. To jest jakaś taka jaskinia. A tymi duchami się nie przejmujemy. Mamy swojego ziomeczka i on nas będzie bronił, mam nadzieję. Przed kolegami. Tu możemy iść wodą albo lądem. Nic nie widzę, bo mi słońce świeci centralnie w monitor. Nie mam ognistego... Nie, nie mam pochodni, ale chyba widać, nie? O ja. Jakiś... Co to kurde jest? Łapie takiego, pewnie będzie dobrze kopał kamienie. Zajebiście będzie kopał kamienie, czuję to. To go sobie zostawimy. Dobra, widzę, że tu mogę iść jakąś. A tu jest jakaś mapa? Nie, nie ma. Jakiś expik wpadł. Tu są jakieś drzwi. Nie wiem, zamurowane są, czyli nic tu nie ma. Idziemy dalej. I tu jest brama. A co u was? Nie, u was jest chyba jaśniej już. Mówię, u mnie świeci po prostu światło w ekran centralnie. To wiecie, jak to widać, jak a światło wam świeci w ekran. No słabo widać trochę. Kurde, jakaś skrzynia jest, no ale gdzie ten boss? Chyba, że on jeszcze wyskoczy.
Nie wiem, co ja mam tu zrobić. To jest koniec? Kurde, dziwne. Miał tu jakiś boś pozbyć. A tu nikogo nie ma. A może wyszedł. Dobra, wracamy w takim razie. No, ale też żeśmy nic w sumie fajnego stąd nie wydobyli, nie? Co tu było? Nic. Jakiś bez sensu jest ten dungeon. Nie każdy dungeon... No, tam było napisane, że jest jakiś 11 level, coś tam, coś tam. I co jeszcze? Powiedzcie mi, że nie jest tak jak w Skyrimie, że nagle się pojawiam na ten, tylko muszę sobie teraz wyjść stąd. Ja to kiepsko to wymyślili. Chociażby jakiś portal na końcu postawili, wróć do początku, nie? Są takie w grach wymyślone, a oni mi tu każą włazić teraz z powrotem. Normalnie w komnacie z bossem masz teleport na zewnątrz, no to chyba się zepsuł ten, ta komnata z bossem się chyba zepsuła, bo tu ani nie ma bossa, ani teleportu. Ani nic właściwie. Tu jeszcze jest u góry taki... Tu widziałem, że jest takie trochę wejście do góry i się zastanawiam, czy tu coś nie ma, ale jestem po prostu ślepy w tych ciemnościach. Zobaczmy. Nie, chyba tu nic nie ma. To jest po prostu taka lokacja. Po prostu jest tu zbudowane, ale to wszystko. Chyba, że tu... A nie, ja chyba tędy wlazłem. O, shit, zabiło mnie. O nie, i co teraz? O nie, dobrze. To się musimy wrócić po itemki. Koreańska, nie masz ognistego, dobra. Dobra, wracam tu. I idę. Na szczęście blisko to było. Musielibyśmy jeszcze 11 poksów złapać, jest tu napisane. I 5 i owce, żeby expa. Muszę jeszcze dwie owce. Nie rozumiem, czemu tych owiec jeszcze nie połapałem wszystkich. No tu jest ognisty Pokémon, widzicie? Kamyk zbieramy. Za chwilę na tego bossa będziemy mogli iść jednego, tylko jestem ciekaw, czy ja go mogę złapać, jak on jest bossem takim na... O! O! Patrzcie, nie muszę do środka wchodzić. Spakowały mnie poksy, powiedział, panie, wypadł stąd. Dobra. Czy tu nie powinna być taka ryba pływająca? Tu były takie ryby pływające. Fajnie by było je złapać, ale nie widzę ich już. Chciałem je sobie upolować. To może chociaż tu wyjdziemy na to. Da się po tym chodzić? Co tu jest? Coś jest fajnego w tym? Na tej rybie? Wygląda fajnie. Ale czy jest? Czekajcie, niech ja odpocznę, bo jak się wpadnę zmęczoną postacią do wody, to zgon. Będzie kolejny. Nie, jakieś patyki. No, to chyba jest po prostu zwykłe takie. O! Spadochron. Siup. Taka skrzynka będzie na końcu, czy coś podobnego. O, widzę, że nie bardzo. Dobra. To co, byle do brzegu. O nie, połowa staminy. O! Aha, dobra, bo tam był taki Pokémon. Tego muszę, mega alpakę muszę złapać. To jest mój następny Pokémon do złapania. Aha, a czemu nie mam łuku teraz? Bo to się wszystko pozmieniało, tak?
A dzidę gdzie mam? Siup. O fuck. Ale mi przywaliła. Kurde! No i jeszcze mi poszedł ten. O nie, no co za kupsko. Nie da się ich jakoś zrobić, żeby nie zabijały ich? Co to jest ore detektor? A, on ma jakąś umiejętność ore detection. O, widzieliście? Zajebiste. Ale ma łapy. Na kontrol masz unik. No tak, ale ja tam wiecie. Ja nie robię uników, jestem kozakiem. Dobra, idziemy złapać kilka owiec tutaj w okolicy. I nie wiem, czy bym tutaj nie chciał tego wsadzić. A nie, ale nie, on ma kopanie, przenoszenie. No nieźle to wygląda. Może zamiast tego, chociaż on... Dobra, te dwa muszą być. Ten ma budowanie. Zamiast tego chyba bym musiał go... W sumie nie, nie chce mi się, dobra. Chciałem zrobić więcej poke, tych poke łapaczy. Bo mi brakuje. Co to za gierka? To takie Pokémony trochę połączone z craftingiem i Valheimem, budowaniem bazy i tak dalej. Dobra, czyli mam to i... Aha, zobaczę, bo nie wiem, czy ja level jakiś miałem po drodze i mogę coś... Nie, bo to muszę na 9 dopiero. No to dobra. To idę po owce w takim razie, tak? Ale znów jest ciemno, jak w dupie. Okej, o. Dobra, udało mi się 5 tych owiec. Ale oni tu niby twierdzą, że jak jeszcze złapię 5, to jakiś bonus exp dostanę. Jest tak ciemno. Gdzie będzie pozostałe? Tu były pełno owiec biegało, nie? Na samym starcie. I gdzie one są? O, tam. Nie, to kurczak jakiś. To, nie, no nie bij ich. No, ja go muszę złapać, a ten mi zabija wszystko. Dobra, mam 9 level, to przynajmniej tyle dobrego. I co myśmy mieli w tym drzewku technologii teraz zrobić? Hot Springs, tak? Tropical. Tundra. Aha, żeby na różne te krainy. Hot Springs, Stone Wood i Pal Fluids. O, to nie wiem skąd ten Pal Fluids, to chyba trzeba zabijać ich. Okej, kota złapie przynajmniej, nie zabił mi go. Dobra, to jeszcze 8 muszę złapać. O kurde, work speed mi się na 150 zmienił z zypy ze 100. To chyba będzie szybko. Fuck, nic nie widzę. Nie wiem gdzie jestem. Mam tu jedną wielką czarną plamę przed... O kur... Oj, żyję.
Żyję, idę gdzieś, idę przed siebie. Nie wiem, nie, nic nie widzę. Gdzieś tu jest, jest git. Coś tu się świeci. Jagody. Zbieram jagody, bo tylko je widzę. Już są na strzała. Dobra, łapię. Najgorzej po ciemku. Dobra, gdzie jest moja baza? 120 metrów w tamtą stronę. Nie wiem, czemu ja jestem przeciążony. I co on robi tym ore detektorem? Coś znalazł? A, że mam wokół tego. Że po prostu mi wokół pokazuje na mapie, gdzie one są. Okej, nawet spoko. Jakbym szukał czegoś konkretnego i nie umiał znaleźć, to mogłoby mi to pomóc nawet. Dobra, gdzie jest ta pochodnia? Zamiast tego... Okej, teraz coś widzę. Jak tu na górę wejść? Nie chcę wywalać nic, bo... Mógłbym wyrzucić kilka rzeczy i szybciej biegać, ale może... Albo to są chory. To są jakieś sowy. Ja wiem, że mogę spać w łóżku, ale muszę ściany zrobić, a... A nie zrobiliśmy ścian w łóżku, niestety. Nie no, nie bij go, bo chciałem złapać. Nie, przynajmniej level rośnie. Dobra. Working probably a slacker. Aha, czyli ta owce trzeba wymienić. Czyli slacker to jest, że to jest leniwa owca. I my ją zaraz tutaj wywalimy. I wywalimy slackera na clumsy. A widzicie, nie zdara. Lodging foreman. Jakiś to jest jakiś kozak tutaj. Pingwin. O, ten może w ogóle. O, a ten może jeszcze jakąś gwiazdkę robić. To nie wiem, co to jest za gwiazdka. Że go trzeba wymienić jednego z tym. Wodny będzie lepszy, nie? Dobra, co myśmy tu mieli z tą technologią? Aha, zrobiliśmy coś. Hot Springs. I teraz Stone i... Aha. No to nic nam to nie da, bo nie wiem jak to... Co myśmy tu chcieli wrzucić na pewno? Rzeczy, które się nam nie mieszczą. Czyli musimy zbudować skrzynkę kolejną.
Potrzebuję do tego 3 kamienia, którego nie mam ani tu, ani kurde tu. Gdzie jest kamień cały? O shit. Jak ją tu zbuduję, to będę ją mógł przenieść, czy... Shit, nie mogę się ruszać. Ale idzie robota. Dobra, czyli mogę tu cały ten kamień przenieść. To nic nie waży. To co tyle waży? Aha, te jajca tyle ważą. To jajco... Nie, to nie jest jajco. Aha, to ore. Jeszcze tutaj. To tyle waży. O Jezu, siarka ile waży. Dobra, teraz już jest skit wszystko. To zobaczmy. A tamten co się tam cieszy? Albo on pewnie nie ma gdzie wsadzić tego drewna. Chociaż ma, powinien mieć gdzie wsadzić drewno. Nie wiem. Muszę tu jakąś ścianę zrobić, może drzwi zrobię po prostu. A, open, zajebiście. Kurde, nie mieści mi się to drewno całe. Ile ja tu go mogę wywalić? A, mogę jakoś na przykład część tylko? Okej, mamy to, dobra. To może zróbmy jednak te ściany tu, co? Tylko, że ja nie lubię ścian, bo później nie będę mógł tu wchodzić po ludzku do tego. Ale może chociaż jak zrobię... jakiś dach. Nie, może tak trzeba. Co jest jaka rampa? Co to jest? To jest rów, to czemu to on się tak robi? Rotate. No a czemu on się u góry nie chce budować, tylko na dole? Co kurde jest za dach zwalony? Chyba, że też musi być podłoga. O, i teraz może będę mógł spać. No pięknie wygląda. Dobra, zbuduję tu jeszcze jedną ścianę, żeby nie było, że dziadujemy. O, teraz jest super. Dobra, odkładam im ten. Nie, jeszcze bym chciał jedną skrzynię zrobić, na pewno jakąś. Tu. Bo po prostu się nie mieszczą te skrzynie już. Aha, ale widzicie, to czemu ja to do inwentory biorę, skoro nie muszę wcale tego brać, żeby... że on niby ze skrzyni ma korzystać z tych itemów, to ja to wszystko biorę w łapę. A robimy materiał, żeby naprawić. No i co? Idziemy walczyć chyba. No i... kurde, no i... aha, bo go nie ma w skrzyni. Dobra, wsadzam go do skrzyni, ten materiał. Zobaczymy, czy zadziała naprawa z nim. Teraz jak będzie w skrzyni. Czy to jest, żeście mi naściemniali. Kurde, działa, zajebiste. Dobra, czyli tak, mam broń, mam wszystko, to co, teleportację robię. Biorę dzitkę, mam tego jeża kolczastego. Wchodzę w to. I przenoszę się tu. I idę tego bić bossa. Proste. Yeah.
Może ten liquid. O, liquid z niego wypadł. Zajebiście. A ja właśnie tego szukałem. To idę jeszcze tego bić. Ty, ale on ma w ogóle pierwszy level i 200 życia, za 400 życia dostaje i przeżył, nie? To jest chyba jakiś mocarz, ten elefantek. Dobra, robimy tu taką małą pacyfikację, że tak powiem, tych wszystkich poksów. Jedziemy z nim. Oho, super, zaraz weźmie i... Mam w ogóle takiego, czy nie? To już się powinien złapać, nie? No i super. A nie, to już drugi taki. Tu jakieś kurczaki, toko koko. Widzicie to? O, znalazłem. Chyba, że to te moje, co ja je rzucam i... Jakieś agresywne są. O, shit! O, ho, ho. No to grubo, powiem wam, tego się nie spodziewałem. Szybciutko na respa. No to mnie, powiem wam, zaskoczyli mnie tym rozwojem sytuacji. Pokémon. No to był jakiś taki dziwny Pokémon, podejrzany. Dobrze, że nic nie krzyczał. Bo by było jeszcze później afera Twitchowa. Możesz z basu się tele... Mogę się z bazy teleportować? Aha, okej. O, to muszę złapać. Bo to mi chyba pozwoli może w przyszłości latać. Taki poks. Ale musiałbym... Tylko, że on ma 9 level niby. Ale to wiecie, jak to jest z tym 9 levelem. Dobra, rozumiem, że te kurczaki wybuchły. Już mnie tu nie zaatakują wszystkie. Gunpowder, o, widzicie? On tam jest, kurde, gdzieś spadł. Nie mogę nic robić. Kurde, zabili go, no nie wierzę po prostu. Jeszcze straciłem tego kulkę straciłem. Bez sensu to jest. Chociaż czekajcie, czy ja tą kulkę na pewno straciłem, bo ja już tam kilka razy zbierałem tą kulkę przy tym i... Może ona tu gdzieś jest. Nie wiem, powinno się to jakoś dać wydać im komendę, żeby nie zabijały. Z niebieskiego LCD teleport idzie, okej, dobra. To będę pamiętał następnym razem. Takiego chyba nie mam. Poksa jeszcze. Aha, zajebiście umarł.
Dobra, gdzie jest ten boss tutaj? To jak wy jesteście takie kozaki do bicia Pokemonów, to może bossa będziecie chciały pobić, co? 4 na emote. Aha, command don't attack. Okej, dobra. Tylko że ja nie mam na niego Pokebola, żeby go złapać, tego dużego. Tu gdzieś jest, gdzie on jest? Dobrze, idę, dobrze. No i gdzie on jest? Był tu. Dobra, tam poszedł. Widzę go. No to daleko się oddalił, powiem wam. A nie mam strzał już? O, shit. Oj, no to akurat w takim momencie nie mieć strzał to najgorzej. No ale dobra, no to zaatakujemy go. I uciekamy. Niech on się z nimi tutaj zbije. Aha, bo on mnie chce atakować. Dobra, to, ale niech oni go atakują. Zajebiste. To, ja nie wiem, to AI w tej grze to jest jakiś... No nie no, myślę. Jak go będzie bił za 40, to tak średnio myślę, ale w sumie za pół godziny może go pokona. Czy nie za pół, on ma 800, wystarczy, że go kilka razy tak trzepnie. Tylko niech nie bije w ścianę, no co za typ w ogóle. Zajebista walka. Nakarmiłem go w trakcie walki. Ten by mógł uderzyć, bo on za 500. O kurde, ale dostałem. Dajesz go. Leaf Monczonku. Bijesz go, Leaf Monczonku. O, shit. Przywalił mi z tego, zza krzaka. O, ten go będzie teraz klepał mocno. Niedobrze. Dobra, to zrobimy sobie jeszcze kilka strzał przy okazji, jak będziemy w bazie teraz i go pokonamy tymi strzałami. Jestem ciekaw, czy mu się życie odnowi. Dobra, jak się strzały robi? O, to bym mógł zrobić w ogóle. Patrzcie, i będę miał personal shield. Jak oceniam gierkę? Jest okej. Okay. No nie wiem, czek, mówię z kolegami, może, no nigdzie żeśmy nie doszli, bo tam jeszcze jakieś wieże tajemnic są i ten, ale... Z kolegami na pewno by było lepiej. Dobra, są strzały. Aha, bo ja nie mam kamienia, dobra, czyli muszę więcej kamieni gdzieś tu wygrzebać, nie wiem skąd. Stąd, stąd, nie. Aha, ale jak nie mogę nie mieć? No nie, no muszę mieć kamienie, przecież wszystkie są tutaj kamienie, to czemu nie? On mówi, że ja nie mam kamienia na strzały. A, bo nie mam kamienia. Aha, bo tu jest kamień.
I muszę go tu, i muszę go tu wrzucić, tak? I teraz będę miał kamień. Dobra, to teraz idę. Jo, patrzcie co przyszło. Mammoth Fest. Ale łazi. Ciekawe, czy jakby go tu zaatakować w bazie, to by go wszystkie się na niego rzuciły. Czy to jest open world? No, znaczy, że co? No, świat jest otwarty. Tak. Tak, jest, jest. Tu się mogę podobno... A, mogę fast travel, czyli mogę zrobić tu fast travel, tak. Nie masz tragarzy, dlatego... No właśnie mam tragarzy. Właśnie mam tragarzy, mój drogi kolego. I tu się nie zgadza z to, co mówisz, z prawdą rzeczywistą, prawdziwą. Tobie się wydaje, że ja nie mam tragarzy, a ja mam właśnie tragarzy. Muszę się wydrapać tu do góry. Trochę to może być skomplikowane, może tędy. Tu mi się wydaje, że da radę, tylko muszę odpocząć. Mogę nazywać te Pokémony? Chyba nie mogę ich nazywać. Jakbym mógł, to bym nazwał jednego Kolec, a jednego na pewno bym nazwał Dawidek. Tylko wy możecie się domyślać, który to by był. Okej. Okay. Zajebiście, tu będę szedł, patrzcie. To jest jak ta gra, ta raz jakaś była taka modna gra, że się wchodziło po skalę do góry. Tu są, jakaś taka o wspinaczu. Chyba na konsolę w ogóle wyszło. To jest tak, na licencji, przecież tu pół Pokemona nie ma, to właśnie tylko zdaje, że to są Pokemony. A to nie są wcale Pokemony, to są... Palomony. Dobra, to wywalam. No ja muszę mieć dzidę i łuk, tak? A gdzie ten mój personal shield? Shield 100, dobra, to idę tego typa bić. Gdzie on tu teraz może być? Jakaś małpa stoi. Może to moja. Tylko najgorsze jest to, że nie mam Pokebola, żeby go złapać. Nawet nie wiem, czy wolno mi go łapać w Pokebola. Jakiś mega... Czekajcie, zobaczymy. Wiecie co, jest jakaś szansa, żeby go złapać. Inny jest nawet bug bonus 6%. To co, bijemy go? No chyba tak, nie? Aha, że ja mam uniki robić, dobra. Oh shit. Pokaż mordę. O, nie trafiłeś. O, nie trafił, teraz trafił. Dobra, już mam tylko dzidę. O fuck, spadłem.
Łapiesz go. Kurwa, nie ma szans. No to co, to muszę go zabić chyba, nie? Ale mam nadzieję, że on jeszcze wróci do mnie, że tak powiem, później. Znaczy, że będę mógł go jeszcze kiedyś złapać, mimo wszystko. No nie wierzę. O, boss first kill! Dobra. Dobra, czyli jednak się udało. Dobra, czyli boss first kill. No ale to tak trochę, no nie wiem, to ja nie wiem, czy ja go mam złapać, czy ja go nie mam złapać w takim razie. Jak to jest z tym bossem, co? Powiedzcie mi. No ja bym go złapał, tylko że mega bole zużyłem na jakichś frajerów, bo bo nie wiedziałem i mi się po prostu wyrzuciły, no. To nie powinno być tak zrobione. A mam już 10 level chociaż? Chyba mam, co? O, mam 10, to mogę zrobić to, oni chcieli, żebym jakiś piec zrobił. O, zajebiste. Dobra, biegniemy w takim razie tutaj do góry jeszcze. Zebrać itemy. Dostałem fioletowego skill pointa? O, a co mogę za fioletowego skill pointa? A, tu mogę. Egg incubator. O, to chcę! O kurde, ale to dużo rzeczy potrzebne jest. Ancient civilization parts. Bo ja chcę jajeczka wykluwać. Jajeczka. Kurde, obiadek mi się zrobił. Co za kozica. Level up. A, bo myśmy po 450 expa dostali. A czemu to tak po lewej jakby jest tak zawieszone, że oni dostali tego expa? O, i tu coś jest, patrzcie. Tu i tu jest chyba zwłoki tego. O, i Ancient Civilization Parts. Dobra, i teraz jakbym chciał wrócić do bazy, to najłatwiej mi będzie chyba... Może zeskoczę i na spadochronie spadnę, co? To by się mogło udać. Patrzcie. Aha. No nawet nieźle. Nawet nieźle, chociaż mógłby trochę się lepiej. Do wieży i TP do bazy. Do jakiej wieży? Może tu do wieży? Nie wiem, na razie lecę tu do wieży, bo mam za 100 metrów ją. Czekajcie. O, widzicie? No i mam nadzieję, czekaj, a czy ja już mogę to siodło zrobić? Nie, siodło jest od 12 levelu. Trochę szkoda. Tak 35. Muszę jeszcze 4 poksy złapać. I wszystko będzie git. Dobra, to co myśmy chcieli zrobić? Na pewno chcieliśmy oddać rzeczy do craftingu, tak? Czyli musimy oddać o... Kamienia więcej... O kurde, starożytna cywilizacja. Czyli jednak to jest jak Horizon Zero Dawn. Szkoda, że tych fluidów nie mamy więcej, bo... Dobra, czy my tu możemy zbudować coś, co nam... Potrzebujemy Primitive Furnace i Hot Springs. I teraz tak, Hot Springsów nie możemy.
A piec? Stone'a potrzebujemy więcej. I to o 23 więcej, to nie będzie tak łatwo wykopać go. Ile tu jest? Tylko 9. Troszeczkę brakuje. Nie no, tak na pewno nie będę kopał po jednym tym. Dobra, spróbujemy, czy łóżko się da użyć już i wyspać. O, zajebiście, da się. Elegancja. Elegancja, tu jest kamień, patrzcie, to jest kamień. I tu jedno uderzenie to jeden kamień, a nie, że 10 razy muszę bić, żeby kamień jeden skopać. Zobaczmy, czy to się, czy to zadziała teraz. Nie, jeszcze dwa kamienia, shit. Piec teraz. No to tu mamy stacje crafterskie, to postawmy tu też piec. Skąd oni mają te młotki? A zrobię jeden ten. Czemu nie mogę tego zrobić? O co chodzi? Czemu nie mogę tego zrobić? Ściany. O, shit. Nie, required kindling. Czyli potrzebna jest rozpałka. No albo ognistego, tak, tak, tak. To zamienimy tego wodnego na tego ognistego i ten. Czyli on będzie przypalał, tak, teraz. No i przypal. Ale nie mogę dalej robić, patrzcie. On tu jest. A nie, on to robi sam. Dupką chyba. On to grzeje dupką, tyle wam powiem. No dobra, no to niech zrobi wszystko, co tu jest w takim razie. My to tu schowamy sobie gdzieś, wiecie. To się da jakoś przerzucać o prawym na przykład właśnie. I tyle. I teraz byśmy te hot springsy, tak? A żeby hot springsy zrobić, to byśmy musieli zrobić, ja wiem co byśmy musieli zrobić, fast travel tu i znaleźć tego słonia. One tu były, nie? Te słoniki, z których to wypadało. Gdzie jest łuk? O, mam jakieś strzały nawet. Gdzie są słonie? Tu są, kurde. Co, zebraliśmy ten fluid. No zebraliśmy, to wracamy, bo mamy akurat tyle, ile potrzebowaliśmy. Już nie będę tutaj, wiecie, kombinował. To mnie interesuje w sumie troszeczkę. Takiego żeśmy jeszcze nie bili, ale nie mam jajca, żeby go złapać. Musiałbym zobaczyć, z czego się je tam kraftuje z tych niebieskich kamieni i z czegoś jeszcze. Dobra, wracam do bazy. I oni będą w tych hot springsach sobie robić normalnie hot odpoczywanko. O kurde, kamień znów.
No dobra, no to jak kamień to kamień, no to tu nic nie poradziłem, trzeba tego kamienia nakopać trochę więcej, bo widzę, że na wszystko ten kamień, no ale to oto musi być tu przy domu na pewno. A co, jakaś żaba tam jest przy tych hot springsach, o co chodzi? Czekajcie. Nie no. Idź sobie. Chyba, że tutaj na przykład, wiecie. One będą tutaj sobie chodzić i tu będą. A, że to jest jakaś ryba, będzie wodę napuszczać. Nie, od razu wszystkie do roboty, jak też bym sobie, jakby mi powiedzieli, że jacuzzi mogę szybciej postawić, to bym też pomagał. Dobra, udało się. Czyli co? Base upgrade. Udało się. Base upgrade. I tu mam management. I mogę kogoś dorzucić, ale. No, którąś owcę do pomocy. Ten jest niezły. Ten może kopać też. To zarzućmy drugiego kota na razie. Albo tego tu dajmy i tyle. Kota i tego wywalmy stąd. Złapiemy sobie lepszych. Za to interesuje mnie, co tu jest potrzebne. 5, aha. No dobra, to ja bym jeszcze chciał jednak drzewko technologii zobaczyć, bo chcę tego zrobić i potrzebuję 5 klota i 13 tego. 5 klota to jakoś chyba zrobimy. No i co, i 13 kamienia też jakoś zrobimy, po prostu pokopiemy. Zrobię inkubator i jajo tam zasadzę w nim. Tak musi być. Dobra, mam. O kurde, ale jajco. Ale jajco, to je tu do świątyni wsadzę. Czekajcie, patrzcie na to. O nie. O nie, dobrze jest. Tu, patrzcie. Jasiu, do kiedy grasz? No to już, Dawidek, za niedługo się będę zbierał i ten. Zaraz cię schostuję, szybko wszamam coś i możemy jechać. No, 14 już jest, niech ci będzie. Niech ci będzie. Dobra, aha, jajco, ale po jajco już muszę iść. Tylko które jajco chcemy wsadzić? No to, moi drodzy, musicie mi teraz powiedzieć, które jajco chcemy wsadzić, powiedzcie mi. Mamy tak, tu nie mamy żadnego. Tu mamy... Scorching, Electric bym wziął na pewno, Common nie chcę. Elektryka nie mam i Large Dump. No Electric może być niezłe, bo Elektryka jeszcze nie, żadnego nie miałem, więc wydaje mi się, że może mieć to sens. I wsadzę tu je. 6 minut tylko. A seems a little bit cold. To byśmy zrobili mu ogień. Czekajcie, to tu zrobimy taki ogień z tyłu, że on tu się niby, wiecie, grzeje. Za nim. I co? Very comfortable, plus 100% speed. Czekaj, Dawidek, to jeszcze 4 minuty, no muszę zobaczyć, co się wykluje z niego. Ścinamy sobie tego. Dawaj na twardo. Nie no, ludzie, dajcie spokój. Ja rozumiem, że oni te jagódki sobie sami tam potrafią już zanosić, czy dalej nie?
No bo elektrycznego to żeśmy chyba jeszcze ani jednego nie widzieli w Pokemonach. Tragarz zanosi z pola. No właśnie, no bo one tak leżą jakby na ziemi. I się zastanawiam, czy ktoś po nie przyjdzie. A nie, łazi ta łazi ta świnka tutaj. Bo to też byśmy dali, nie wiem, to jakiś horn. Mają. One są też mięsożerne, myślicie? A jakbyśmy na przykład, czekajcie, jakbym zrobił. To jest już zrobiona, rozumiem. Tak. Nie wiem, do czego jest charcoal robiony, ale niech się robi. On się sam robi jakoś. Dziwne, że ze stacji roboczych nie chcą odbierać tych rzeczy, które porobiliśmy. Co to jest? Takoto Feder. Dobra, co my w ogóle musimy zrobić? Aha, Medieval Medicine Workbench, High Quality Workbench. To zgaduję, że to jest znów pewnie dwa levele dalej. High Quality Workbench jest tu i Medieval, no to czyli muszę mieć 12 level, żeby podnieść do góry. O, to bym sobie zrobił. Gdzie to się robi? O, zdecydowanie. Będę miał czapkę na głowę. Jak tam jajco? Żeby mi nie ominęło wyklucie, bo nie pozna ojca swojego. Dobra, jestem tu. Półtorej minuty jeszcze. Patrzcie, mam teraz to. I co to mi daje? 15 defense, 60 HP. W ogóle co ja mam? Aha, 100 tarczy, 630 życia i 90 jedzenia, ale nie mam, nie widzę jakichś takich defensów czy czegoś. To tak się... O, zobaczmy, co jest na najwyższym levelu. Jaka bazuka. O, zajebiście, naprowadzana bazuka jest. Można mieć Cold Resistant Pal Metal Armor. Mounted Missile Launcher. O, fuck. Rocket Ammo. No to o, Electric Pylon. Można nawet magazynek do karabinu i elektryczny ten. A to już wiem, po co są chyba Pokemony elektryczne. Ogrzewacz elektryczny, działko. Karabin maszynowy. No powiem wam, że ciekawe rzeczy tu są do wynalezienia. Aha, patrzcie, tu jest, można zrobić worki i żeby nasze pale mogły na nich się za nimi stać i patrzeć, czy ktoś przypadkiem nas nie atakuje. To tu musi być niezła baza później budowana, wiecie, z jakimiś defensami takimi, wiesz, obronnymi, żeby nas coś... Ale to pewnie jak jesteśmy w innym biomie i tam są agresywne zwierzaki, to pewnie coś takiego będzie. Dobra. Coś znalazłem. Czekajcie, mam jakiegoś poksa... O, mam jego. Co to jest? Jakaś chmura lata. Dobra, i chcieliśmy nie scorching, tylko mieliśmy tu jeszcze jeden takie interesujące jajo. O, to dump. Transporting. A czemu ona pracuje jak... Aha, bo ona pracuje, bo ona niby tutaj jest teraz zatrudniona. Dobra, to damy jeszcze to. To się tam... O kurde, dobra, to się 40, to jakieś duże jest. Całą godzinę się będzie wykluwać. To na kiedy indziej będzie akcja. Ale ja bym chciał, żeby ta baba mi pokazała, co ona tu może robić. Ta elektryczna, gdzie ona jest? To jest takie coś i ona ma elektryczność, rękę i noszenie.
Ja ją sobie chyba zostawię. Aha, ona ma level 1. Czemu tak? Albo się wykluła, może dlatego. No, szkoda. Defense Shield jak tarcza z Halo? No, chyba trochę tak. Dobra, moi drodzy, to co? Kończymy tutaj na dzisiaj tą gierszkę. No, tylko żeśmy dziś w to grali, ale powiem wam, że całkiem niezłe się to wydaje. Taka... interesujący settings. Z różnych gier różne rzeczy wyrwane. Patrzcie, co ten koń tam robi. To nie dziwne, że on nie pracuje i jest hungry. Ty, czekajcie, to ja wiem chyba, co się stało. Patrzcie, on się zaklinował na tym i utknął. Okej, i teraz go oddamy tu. O, patrzcie, poszedł jeść. No, on chyba na drzewie się zaklinował. To już wiemy, co się stało z tym. No, gra się wydaje niezła, mówię. Tu z Pokemonów Pokemony wzięli. Trochę te karabiny i to wszystko jak w Raście. Mapa trochę taki Elden Ring przypomina, przynajmniej ten setup, że wiecie, że wychodzicie i już wszystko widzicie, nie? To tak Elden Ring tak miał, że już wiecie dokładnie, tam będzie drzewo, a tu będzie lodowa kraina, a tu będzie jakaś pustynna i muszę tam iść i jest wszystko super, no. No to tak właśnie będzie. Ale wiecie, czy to się nie nudzi po chwili? Wydaje mi się, że nie, że troszeczkę będzie to jak Valheim takie. Na zasadzie, że po prostu... O kurde, takiego typa spotkałem gdzieś? To nie wiem gdzie. Na zasadzie takiej, że zanim wam się to zdąży nudzić, to jeszcze odkryjecie tu trochę tajemnic. Ale pamiętajcie, to jest Early Access ciągle.